Cześć kochani, dzień dobry, witam was w pierwszym vlogu, chciałam powiedzieć vlogmasie, w pierwszym vlogu w nowym roku na start. Już teraz chciałam wam oczywiście życzyć, żeby ten rok był o wiele lepszy niż 2020, żeby wszystkie wasze marzenia się spełniały, żebyście byli zdrowi, po prostu żeby było super, żeby miło nam się razem spędzało czas na vlogach, na Instagramie i tak dalej. Ja właśnie się ubrałam, pomalowałam, wyszykowałam do wyjścia, jadę po kawkę, jadę na kawkę z Olią. Później mam plan, żeśmy podjechały do sklepu, muszę kupić kilka rzeczy. Także dzisiaj taki mocno organizacyjny dzień. Ja rano jeszcze byłam w urzędzie, chwilę w biurze, załatwiałam sprawy związane z nowym produktem Wowko, który już niedługo, już bardzo niedługo. Także no, dzieje się, naprawdę się dzieje. Teraz muszę kupić kilka rzeczy do biura, do domu. Podejrzewam, że dzisiaj też co nieco pokażę wam, jak wygląda moje nowe biuro, moje nowe studio do nagrań, także zapraszam was na dzień ze mną. Jestem już z Olią, obsiłyśmy sobie kawkę. Musimy się, słuchajcie, ożywić, bo właśnie razem stwierdziłyśmy, że mamy ogromną ochotę na kawę. Byłyśmy takie trochę nieprzytomne. I w ogóle plan jest taki, że chcemy jeszcze podejść do Action. Jesteśmy w McDonaldzie przy Wendo Parku w Dąbrowie. I ty masz coś potrzeb takich sklepowych, czy tylko ja? Nie chcesz nic, no. Także jak zwykle ja muszę coś kupić, chociaż ostatnio jak był vlog, na vlogmasie to ty. Ja też nic nie potrzebowałam. Ty nic nie potrzebowałaś, dokładnie, a jednak coś znalazłaś, więc dzisiaj może być podobnie. Jesteśmy w Action, Olia, słuchajcie, jednak znalazła coś i wczoraj pisałyśmy razem. Olia zamówiła sobie z AliExpress pojemniczki do łazienki i jedna sztuka wychodziła za około 20 coś w takim razie. A tutaj znalazłyśmy takie same za 9 zł, słuchajcie. I wydają się takiego porządnego tworzywa, nie? Olia jest mega wkurzona. Ja znalazłam dwa pojemniki takie na zupę, worki i ściereczki. Pepko jest duży wybór pojemników, których właśnie szukałam, takich z zaczepami, także biorę te dwa. I przyjechałam, słuchajcie, do biura z Olią. Tutaj w studiu jest jeszcze trochę bałagan, jeszcze nie jest tak idealnie, ale tak właśnie się prezentuje. Są wstawione takie regały, duże z kastorami, które na vlogmasie z wami wybierałam. Tak jak mówię, jeszcze nie ma idealnego porządku. Chciałabym, żeby wszystko na tych półkach było włożone do takich samych pudeł, żeby był taki porządek, bardziej ład. No ale już można pracować, bo już mieliśmy tutaj pierwsze spotkania z nową dziewczyną, która dołączyła do naszego teamu, więc już powoli się dzieje. Zobaczcie, co jest tutaj ze mną. Ze mną na dole stoją miody, które były w mieszkaniu, miody Kacpra. Na szczęście znalazłam na nie miejsce, bo obawiałam się, że w mieszkaniu nie będzie na to miejsca. No i faktycznie nie było. A tutaj przy grzejniczku mogą sobie stać i tam się robią po prostu. Ja tam się za bardzo nie znam, to Kasper Partiz zna te wszystkie procesy tworzenia. Tutaj mam jeszcze tablicę do pisania, wieszak do Holi. Tutaj światełka, tutaj Olia. Moja, i zobaczcie, mam nawet choinkę. Choinka ta malutka, która była. Myślę, że w przyszłym roku do filmów się może przydać, więc ją zostawiłam. Do sesji zdjęciowych z ubraniami, wowka, do jakichś nowych kolekcji też mam tutaj prasowacz. W razie czego jakby był potrzebny do nagrań, do nagłej sesji. No i tak, lustereczko. Wszystko co najpotrzebniejsze u góry nade mną tła zawieszone. Więc naprawdę mam tutaj dużo miejsca. Olia sama wyszła i powiedziała, że fajnie, nie? Bardzo. Czy dużo miejsca? Bardzo dużo miejsca, no. Wcześniej jak miałam w mieszkaniu, naprawdę trochę ciężko z miejscem. Olia wie, zresztą nieraz była, więc super. Będzie łatwiej, lepiej nagrywać. I jeśli chodzi o takie porządkowanie tutaj biura, układanie, to myślę, że w następnych vlogach będziemy dużo rzeczy robić razem, jeśli chodzi o takie organizacyjne sprawy. No bo tak jak mówię, tutaj jeszcze nie jest wszystko gotowe. Jest wszystko przywiezione, już jakby wszystko jest w miarę na swoim miejscu, jeśli chodzi o regały i szafki. No ale w niektórych workach, jakichś pudłach są jeszcze nierozpakowane rzeczy, którymi trzeba się zająć, znaleźć im miejsce. Więc myślę, że w najbliższych vlogach będziemy to robić razem, będę wam pokazywać, co tutaj się zmienia i jak. I słuchajcie, odwiozłam właśnie Olię do domu, zaczął sypać śnieg. Ja z 2 dni temu na stories mówiłam, że kurczę, oglądam sobie stories znajomych z innych części Polski. Mówię, kurczę, ale fajnie, że mają śnieżek. U nas zaczął dzisiaj sypać śnieg, jak patrzę na pogodę,
To słuchajcie, mamy mieć śnieg. Normalnie ma być sporo śniegu. Zerkam sobie tu przed siebie, bo czekam na światłach. Ale od jutra ma być już 0 stopni w ciągu dnia. Minus 1, minus 2. I opady śniegu. Dość spore, więc chyba sobie wymarzyłam ten śnieg. I zawsze wam powtarzam, że ja ogólnie lubię, jak jest śnieg. Lubię, kiedy na dworze jest biało, kiedy jest taki mrozik. Ale jeśli chodzi o taką kwestię ze strony kierowców, no to ten śnieg czasami bywa niebezpieczny. Jak jest ślisko na drogach, to jako kierowca nie bardzo lubię jeździć w śniegu, więc to są takie moje dwie strony. Lubię śnieg, lubię klimat śniegu, ale raczej jako ewentualny pasażer, a nie kierowca. No bo tak jak mówię, częściej po prostu coś się może zdarzyć, jak pada śnieg, no bo na drodze po prostu jest ślisko i samochody, wiecie, czasami świrują, nie? Jak jest zmrożona powierzchnia. No, ale o biuro wam pokazałam mniej więcej. Naprawdę cieszę się z tego biura, bo przede wszystkim ogromnym plusem tego, że mam teraz to biuro, jest to, że będę po prostu miała w mieszkaniu porządek i wracając z pracy, ze studia, wracam do domu, do innego miejsca, a nie tak jak było wcześniej. Ja wcześniej pracowałam w tym samym miejscu, w którym spałam, gotowałam, kąpałam się, odpoczywałam, widziałam się ze znajomymi i po prostu wszystko robiłam w jednym miejscu, czyli w mieszkaniu poprzednim. Teraz osobno jest mieszkanie, osobno jest praca. Jeśli chodzi o takie zdrowie psychiczne, to jest o wiele lepsze. Wiele osób to mówi, wielu psychologów, wiele mądrych osób, jak czytam różne książki, to wszyscy mówią, że powinno się mieć tak jakby oddzielone miejsce pracy od miejsca odpoczynku, od miejsca, w którym mieszkamy, śpimy, więc teraz tak mam i bardzo się z tego cieszę. Wróciłam już do mieszkanka, widziałam, że w samochodzie było trochę ciemno, bo teraz przeglądałam materiał, mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, że przez chwilę rozmawiałam w ciemnościach, ale teraz wiecie, na dworze robi się tak szybko ciemno, że tutaj akurat tęsknię bardzo za wiosną, za latem, kiedy jest długi dzień i do godziny 20-21 jest jasno. No ale dobra, chciałam wam pokazać moje zakupy. Dokładnie zakupiłam w Action i Pepco. Z Action mam dwa pojemniki, takie wiecie, na, do lodówki, na ugotowany makaron, ryż, żeby to było fajnie szczelnie zamknięte. To są takie właśnie wysokie pojemniki, zobaczcie. Mają prawie 2 litry głębokości, pojemności. W Pepco za 5 zł za sztukę kupiłam też takie pojemniki bardziej na jedzonko, na wynos. Na przykład jak idziemy do biura, żeby wziąć sobie zupę czy obiad jakiś, to właśnie takie pojemniczki też z tymi klipsami, tą blokadą boczną. I tak jak mówię, tutaj 5 za sztukę te z Pepco, a tamte z Action były chyba troszkę droższe, chyba coś koło 7 zł za sztukę. W Action jeszcze kupiłam szczoteczki do mycia zębów i takie patyczki do czyszczenia aparatu. Kto nosi aparat, ten wie, że niektóre takie szczeliny między aparatem trzeba domywać sobie takimi drucikami, takimi szczoteczkami. Dlatego kupiłam sobie właśnie te, chyba były po 4 czy 5 zł. Tutaj jest ile sztuk? 7 sztuk. To spoko cena, dobra cena. I kupiłam jeszcze w Action ściereczki. 10 sztuk takich dużych ściereczek. Ja w ogóle często jeszcze taką sztukę, która tutaj jest, rozcinam. Pokażę wam. Jedna sztuka wygląda w ten sposób, a ja coś takiego rozcinam jeszcze na połowę, więc wiecie, tak sobie zmieniam co tydzień, żeby mieć świeżutką, więc można powiedzieć, że ja tutaj nie mam 10 sztuk, a 20 sztuk na 20 razy. I jeszcze wam się pochwalę kratą. Zamontowaliśmy kratę podczas tej chwili, kiedy się do was za bardzo nie odzywałam na stories przez pierwsze dni nowego roku. Zamontowaliśmy sobie obrazy i kratę. Obrazy na pewno wam pokażę dokładnie jeszcze na stories i będę miała dla was kod rabatowy do Bimago. Ale jeśli chodzi o kratę, krata ogólnie jest z Allegro. Znalazłam ją na jakiejś aukcji za 39 zł. No i właśnie do niej przypinałam sobie nasze Instaxy. Mamy ich, zobaczcie, naprawdę sporo, a Instaxa mamy mniej więcej pół roku. Nie, co ja gadam, zobaczcie, pierwsze zdjęcia są z kwietnia, no co mamy już je, kurde, dobrze ponad pół roku, mamy je prawie rok. Także mamy tyle fotek z różnych momentów, z różnych miejsc i zostały nam, zobaczcie, ostatnie dwie linijki tak naprawdę do wypełnienia, no i będzie potrzebna kolejna krata. Od poprzedniego wideo minęło trochę czasu, planowałam sobie tydzień w kalendarzu, więc trochę mi to zajęło czasu, wiecie, nagrania, kiedy co, kiedy publikacje i tak dalej, ale jestem ciekawa, czy u was jest jeszcze choinka, jak widzicie, u mnie jeszcze jest. W przyszłym tygodniu podejrzewam, że rozbiorę ją i schowamy ją
Najprawdopodobniej zawieziemy ją po prostu do mojego studia. Mamy tam dużo miejsca, przez to, że to ten lokal jest naprawdę duży, są duże regały, więc po prostu choinka do przyszłego roku będzie czekała pewnie w studiu złożona. Ale powiem wam, że mega. Mega nie brudzi przez to, że jest sztuczna, a wygląda jak żywa. Jak mieliśmy gości przez święta, to wszyscy pytali, ej, to jest żywa choinka czy sztuczna? I jak podchodzili, dotykali, dopiero orientowali się, że jest to choinka sztuczna. Jedynym minusem choinek sztucznych jest to, że nie pachną tak jak żywe. Ale wygląd tych z Airbus, rewelacja. Ale co wam jeszcze chciałam pokazać? Mamy w mieszkaniu nowy zakup. Kupiliśmy w weekend soundbar, chyba tak to się nazywa. Tutaj taki podłużny i taki jeszcze boczny stojący głośnik z JBL-a. I powiem wam, że naprawdę fajnie nam się ten zestawik sprawdza. Nie wiem, czy nasi sąsiedzi się cieszą z tego nowego zakupu, ale nam, powiem wam, super. Muzyka bardzo fajnie gra i my często słuchamy muzyki w mieszkaniu, praktycznie ciągle coś leci. Może nie super głośno, ale lubię sprzątać, pracować, jak w tle leci muzyczka. Także jak zastanawiacie się nad takim soundbarem, to jest taka dość fajna cenowo opcja. Dlaczego mówię fajna cenowo? No bo kosztuje coś około 2000, a no normalnie takie, wiecie, porządne soundbary, bądź takie już, wiecie, kolumny bardziej rozbudowane i na pewno dające lepszy dźwięk, kosztują nawet 10 tysięcy, także zdecydowaliśmy się na tego JBL-a, zastanawialiśmy się już, jak jeszcze mieszkaliśmy w poprzednim mieszkaniu, nad jakimś soundbarem, nad jakimś wzmocnieniem dźwięku, no i tutaj wprowadzając się do tego mieszkania, stwierdziliśmy, że tutaj ta powierzchnia jest większa, no i to nagłośnienie musi być troszkę lepsze. I fajnie. Kupiliśmy w Neonecie i powiem wam, że spoczko nam się sprawdza. Ale mamy w ogóle taki żarcik, który powstał właśnie w mieszkaniu. Ponieważ mamy taką sytuację, że odkąd tutaj wynajmujemy to mieszkanko, to nie mamy jeszcze w pełni jakby sprawnych drzwi, tak to nazwę. Po prostu nie mamy wciąż uszczelki w tych drzwiach, przez co one są takie ani niewygłuszone, ani, wiecie, ani w żaden sposób nieuszczelnione. Więc czy dźwięki, czy ciepło, powietrze ucieka i, wiecie, wędruje sobie z dwóch stron. Także no i to co się dzieje w kuchni i w salonie, czyli w tych miejscach najbliżej drzwi i jeszcze w sumie łazienka jest też blisko. No to zapewne wszystko słychać na korytarzu, no i jeśli słuchamy muzyki chociaż ciut głośniej niż, wiecie, tak standardowo, tak jak się słucha telewizji, no to na pewno sąsiedzi to doskonale słyszą. No i mamy taki właśnie w związku z tym żart z Kacprem, że włączamy sobie jakąś muzykę i, wiecie, takie ulubione kawałki zwykle puszcza się głośniej, zwykle, wiecie, daje się kilka tych stopni wyżej, jeśli chodzi o głośność, i jak coś fajnego leci, to z Kasrem sobie żartujemy, że no super, zajebisty kawałek, nie? Mega go lubię. I się śmiejemy, że no nasi sąsiedzi też raczej go lubią, przez to, że po prostu jakby na pewno doskonale słyszą te utwory, które my lubimy, bo tak jak mówię, zwykle po prostu je podgłaśniamy. Trochę masło maślane, zaplątałam się w tym, co mówiłam, ale mam nadzieję, że mimo wszystko zrozumieliście, jaki chciałam dać wam przekaz i jaki był sens tej pogadanki. No, ale najczęściej leci u nas playlista na Spotify'u Ariany Grande, Maty, Janka Rapowanie, to ja najczęściej słucham. Jak Kacper coś włącza, to często włącza na przykład Kizo albo Quebo. Ja też często słucham Taco, jakiejś playlisty. No i tak w sumie najczęściej. Są też te playlisty na Spotify'u fajne, takie typu hity polskie albo hity ogólnie z całego świata aktualne, także to też czasami puszczamy. No ale tak ci artyści, których wymieniłam, to chyba najczęściej gdzieś tam lecą, także nasi sąsiedzi już doskonale znają utwory tych właśnie osób. I jeszcze update roślinkowy. Nasza kolekcja roślinek troszkę się powiększyła. Był u nas niedawno Kacpra kuzyn z dziewczyną i zobaczcie, przywiózł nam takie drzewka. Jedna w białej doniczce chyba dla mnie, taka bardziej, zobaczcie, kobieca. No i w czarnej doniczce dla Kacpra, takie drzewka z Ikei. I zobaczcie, co nam się w ogóle dzieje tutaj z monsterą. To jest odszczepiona monsterka od tej bodajże, tej z góry. No i robi się żółta. I w sumie nie wiem dlaczego, możliwe, że Kacper wie. Ale ja nie wiem, także możecie mi napisać, jak jesteście jakimiś znawcami roślin, znacie się na monsterach, to możecie dać znać, czemu ona jest żółta, co jej nie pasuje. I płynnie przechodząc z kadru z roślinek, pokażę wam plakaty.
tutaj przywieźliśmy, ja wam pokazywałam, jak wyglądają plakaty, które zamówiłam z Bimago. No i tutaj je przywieźliśmy koniec końców, tak nad stołem, na tej wolnej ścianie. Oba są, tak jak mówiłam, z Bimago i mega mi tutaj pasują do takiego wnętrza. Fajnie to wygląda. I zresztą miałam wam powiedzieć o tym tylko na Instagramie, ale stwierdziłam, że może osoby z vloga nie wszyscy oglądali akurat wtedy relacje czy coś. No to na Bimago z kodem KLATEKSCOD20, tutaj wam napiszę, macie minus 20% zniżki na plakaty. Albo same plakaty, albo z ramami, w ramach do 17 stycznia. Także jest troszkę czasu jeszcze, jak macie ochotę skorzystać, no to 20% zniżki zawsze myślę, że na plus. A te plakaty tam mają super, bardzo ładne. Ja zawiesiłam te dwa tutaj w salonie, w kuchni, bo to jest w sumie bardziej taka część, może jadalnia, nazwijmy to jadalnią. A w tej części salonowej obok kraty ze zdjęciami z Instaxa jest właśnie ten plakat, który wam już pokazałam, z takim wodospadem. Jeszcze jeden mamy w sypialni. I w sypialni mamy, słuchajcie, taki jeden na środku. Miałam przywieźć tutaj trzy, małe i dwa pomiędzy, ale jakoś tak było dla nas za dużo. Ta ściana jest taka ciekawa przez to, że jest zielona, więc zawiesiliśmy tylko taki minimalistyczny, biały. Przyszłam do łazienki. Bardzo lubię tutaj w łazience, jak jest taki półmrok. Jest zapalona tylko ta część przy lustrze, światła, te LEDy, a wszystko inne jest zgaszone. Fajnie, tak przyjemnie, co? I w ogóle umówiłam się właśnie z moją Gosią, z trenerką, że póki siłowni nie otworzą normalnie, będziemy ćwiczyć w domu. I dwa bądź trzy razy w tygodniu będę dogadywała się z Gosią na treningi. Będzie do mnie przyjeżdżała i będziemy sobie robić. Albo jakieś takie, wiecie, ćwiczenia siłowe, tyle ile możemy. Ja mam w domu matę, mam takie małe obciążenia, małe... Jak one się nazywają? Jezu, wypadło mi. Ciężarki? Chyba ciężarki? Jezu, nie wiem, zgupiałam, bo za długo nie byłam na siłowni, zapomniałam, jak to się nazywa, ale tak, ciężarki. Mam takie dwa małe, mam matę, mam jakiś taki roller do rozciągania, więc będziemy sobie robić takie małe treningi siłowe, tyle ile się da w domu, i jakieś jogi, jakieś rozciągania, tak wiecie, żeby po prostu mieć w tygodniu aktywność i modlę się o to, żeby otworzyli normalnie siłownie, żeby były otwarte po tym 17 stycznia, no bo już się stęskniłam za treningami takimi, wiecie, porządnymi, nie, gdzie już trochę więcej się dźwiga. Ja jestem drobna, ale zawsze Gosia się śmieje, że jak na to, że jestem taka szczuplutka, taka drobniutka, to naprawdę mam trochę siły i jakoś tak lubię po prostu trochę podźwigać, bo później więcej tej energii, endorfiny i no tęsknię za otwarciem siłowni. Możecie dać znać, czy na przykład z okazji nowego roku macie postanowienie zacząć ćwiczyć. Ja w sumie ćwiczyłam w 2020. W miarę regularnie miałam tam takie miesiące, gdzie tych ćwiczeń było mniej, ale to nie było tak, że w ogóle nie ćwiczyłam, ale mam ogromną nadzieję, by w 2021 tych ćwiczeń było więcej, ale na razie będziemy sobie z Gosią radzić po prostu z treningami w domu. Ja w ogóle mogę wam oznaczyć tutaj Gosię, to jest profil na Instagramie Gosi, jak jesteście gdzieś tam z okolic Dąbrowy, Sosnowca, Będzina, Katowic i szukacie fajnego trenera, to Gosia jest super osóbką, mega się zna na rzeczy, oprócz tego jest przesympatyczna, zwykle cały trening nam mija po prostu w moment, bo przegadamy cały trening, oczywiście ćwicząc w międzyczasie, albo w trakcie ćwiczeń gadamy, ale no ja jestem gadułą, Gosia też lubi sobie pogadać, także idealnie się dobrałyśmy. I jeszcze taka mała anegdotka. Bardzo wiele osób mówi nam z Gosią, że jesteśmy jak siostry, że jesteśmy strasznie podobne, bo obie mamy blond włosy, obie mamy taki chłodny blond włosów. Nosimy okulary. Ja teraz noszę częściej soczewki, ale kiedyś nosiłam no okrągłe okulary. I najczęściej na trening związywałam włosy w kucyk albo robiłam warkocz. I Gosia tak samo. I nieraz zdarzało się tak, że po prostu obie w okularach, obie z warkoczami z tyłu, obie chłodny blond włosów, obie drobne dość, jeśli chodzi o sylwetkę. Dość wysokie jesteśmy także obie w podobnym wzroście, więc często podchodzili ludzie na siłowni do nas i pytali Gosię, z racji tego, że jest trenerką, no to ją znają, kojarzą, podchodzili i mówią, Gosia, to twoja siostra? I nieraz były takie pytania, nieraz nas gdzieś tam mylono, także no, taka anegdotka. I faktycznie tak jest. I jeszcze z tematów kuchennych, to jest moja szafka z kubeczkami, szklankami, kieliszkami i tak dalej. I chciałam wam pokazać, może pamiętacie te kubki, kupiliśmy je w Turcji, będąc teraz na wakacjach we wrześniu w tamtym roku. No, chciałam powiedzieć w tym roku, ale to już w tamtym roku mamy styczeń. Więc we wrześniu 2020 kupiliśmy je w Turcji. I słuchajcie, teraz akurat ten kubek jest brudny, bo piłam przed chwilą w nim herbatę, ale zobaczcie, co się stało.
całe w środku się tak jakby pokruszył. Mam nadzieję, że to widać na vlogu, na filmie. Normalnie cały popękał w środku i co się okazuje również na zewnątrz. I raczej nie od zmywarki, nie od temperatury, bo przez pierwsze razy myłam go w rękach i on wtedy się już tak pokruszył, więc najprawdopodobniej pójdą do kosza albo będą po prostu w biurze. Tylko takie, wiecie, picie kawki w ciągu dnia. A w mieszkaniu kupię jakieś nowe. A do mieszkania kupię jakieś nowe, no bo to nie wygląda dobrze i wstydziłabym się w tym dać herbatę gościom. Masakra. W biurze samemu sobie można pić. No ale w ogóle właśnie mam taki plan trochę pozmieniać sobie szklanki, a dokładniej kubki. No bo mam wszystko z innej parafii. Mam kubki z Ikei różowe, mam jakiś kubek, który dostałam w PR paczce z Revolution. Mam jakiś świąteczny kubek. Kolejny taki zimowy świąteczny kubek. Tutaj kubki ze złotymi uchami, uszkami, więc chcę po prostu wymienić je, żeby wszystko do siebie pasowało, bo wygląda to tak, wiecie, no niefajnie. Zwykle tak jest, że jak ktoś chce komuś kupić jakiś drobiazg, to kupuje albo kubeczek, albo wiecie, z wakacji jak się kupuje, to się kupuje kubeczki. Ja to bardzo lubię, lubię dostawać kubeczki, tak samo lubię je dawać i lubię je kupować na wakacjach, ale potem po prostu w tej szafce wszystko jest z innej parafii. Jak przychodzą goście, no to co, mam każdemu dać w innym kubku? Chciałabym mieć wszystko spójne, więc myślę, że jakoś w kolejnych vlogach będziemy szukać nowych kubków. Dzisiaj w Pepco się rozglądałam już za kubkami, ale akurat ten, który mi się podobał, z jednej strony był bardzo ładny, taki minimalistyczny, fajny, ze złotymi akcentami, a z drugiej strony miał jakieś głupie napisy, więc stwierdziłam, no nie, muszę poszukać czegoś innego i szukać dalej. No. I coś jeszcze? Aha, w ogóle. Jak widzicie, na stole leżą leki. Katra wczoraj coś złapało. Podejrzewam, że albo się czymś zatruł, albo jakaś grypa żołądkowa, bo trochę gorączkował, gdzieś tam miał problemy z brzuszkiem, jakieś rozwolnienie i tak dalej, dlatego nifuroxazyd stoperan w akcji, coś na gorączkę, ale podobno jak kupowałam dzisiaj w aptece nifuroxazyd, to pani mi kupiła, powiedziała w aptece, że panuje jakiś rotawirus, jakieś żołądkowe grypsko, także chyba go złapało, mam nadzieję, że ja się nie zarażę. Rzadko mam takie problemy żołądkowe, no ale wiecie, różnie jest, także że profilaktycznie łykam sobie oczywiście witaminkę D, witaminkę C codziennie i mam nadzieję, że to moją odporność na tyle zahartowało, na tyle wzmocniło, że mnie nie rozłoży. A więc ja zakładam opaseczkę Wowko, opaska, słuchajcie, z Wowko, jak jeszcze nie macie opaski z mojej marki, to wbijajcie na stronę Wowko. Tą opaskę wysyłamy Wam z prezentami, z maseczką, z płynem micelarnym. Do każdego zakupu dorzucamy te prezenty, więc mega polecam, bo ja tej opaski używam do makijażu, do pielęgnacji, dwa razy dziennie co najmniej jest na mojej głowie. No, ale właśnie tak ubieram opaskę, robię demakijaż, buźki, lecę pod prysznic się wykąpać i czeka mnie owijanie pościeli. I czeka mnie... co jeszcze? Aha, jeszcze odpisanie na dwa maile. I chyba mogę już iść spać. Jest 22. Chciałam w ogóle włączyć sobie... Naszło mnie na muzykę, chciałam sobie włączyć jakąś fajną nutę, a potem mówię, kurde, jest cisza nocna i to jest duży minus mieszkania w bloku. Że od tej 22 no już trzeba uważać na tą głośność, bo inni śpią. No, no ale trudno. Może kiedyś będę mieszkała w domu, to będę sobie słuchać muzyki all day, all night i nikomu to nie będzie przeszkadzało. Dobra, nie rozgaduję się już bardziej, fajnie, cieszę się bardzo z tego vloga, cieszę się, że już jakby wracamy z vlogami, cały grudzień widzieliśmy się codziennie, także teraz myślę, mam nadzieję, że jesteście stęsknione za nowymi materiałami, za nowymi vlogami, będą regularnie, na pewno będzie vlog w każdą niedzielę, 18-19 w tych okolicach, no i będę się starała, żeby jeszcze raz w tygodniu, może w środę, jeszcze jeden materiał. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie dwa filmy w tygodniu, środa, niedziela. Możecie podawać sugestie. Będę czytać. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buziaki! Pa!